Będziemy teraz kontynuować naszą Księgę Narodzin Jezusa. Więc jesteśmy już za rodowodem, skończyliśmy rodowód, więc mamy tą informację niejako, która płynie z tego spisu, tak? Z tej listy imion. Czas się wypełnił. Przyszedł Mesjasz. Wyznaczony przez Boga się wypełnił, czas przez Boga się wypełnił i Bóg zesłał Mesjasza, syna Dawida, tego nowego Dawida, tego, który będzie pasterzem nad Izraelem. Tak? I teraz będziemy przechodzić do okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa. Jakie okoliczności towarzyszyły Jego pierwszym latom, czy latom życia, temu pierwszemu okresowi Jego ziemskiego tutaj pobytu. Więc przejdźmy sobie teraz właśnie do okoliczności narodzin. On się będzie składał z takich trzech części. Trzy części ułożone koncentrycznie, więc znowu będziemy mieć ten akcent w środku. I te trzy części to będzie zwiastowanie anielskiej narodziny Jezusa Chrystusa, później pokłon mędrców ze wschodu przed Jezusem w Betlejem i ostatecznie spisek Heroda, czyli próba uśmiercenia Jezusa, czy Chrystusa. Przejdźmy sobie zatem do omówienia już tego pierwszego. Więc pierwszy fragment znany, zwiastowanie anielskiej narodziny Jezusa Chrystusa, a zatem mamy tutaj postać w zasadzie centralną Józefa, który miał, czy był już poślubiony Marii, jeszcze nie mieszkali wprawdzie ze sobą, według tego żydowskiego zwyczaju kilkustopniowego zaślubin, więc byli już niejako ze sobą zaręczeni, poślubieni, ale jeszcze ze sobą nie mieszkali. No i Józef się dowiaduje, że Maria jest w ciąży. Nie? Dla nas oczywiście jest oczywiste, dlaczego ona jest w ciąży. Dla Józefa z pewnością była to sytuacja zupełnie niespodziewana i nie wiemy, czy Maria jakoś przyszła do Józefa, żeby mu to wytłumaczyć, ale domyślam się, że nawet jeżeli Maria przyszła i mu tam próbowała tłumaczyć, Józiu, to naprawdę nie jest moja wina. Naprawdę byłam ci wierna, ale to Bóg uczynił. No to myślę, że każdy racjonalnie myślący, wstąpający po ziemi facet no raczej nie przyjąłby takiego sposobu tłumaczenia, tak? że to z Boga. No, on na pewno przeżywał. Tu widzimy na pewno osobę w tej scenie, która przeżywa, która miała jakieś plany na przyszłość związane z tą drugą osobą, z Marią, ale wszystko się gdzieś tam, ta wizja mu się po prostu zburzyła jak domek z kart, nie? Więc mamy osobę Józefa, który chce po prostu Marię potajemnie odprawić, potajemnie, żeby też nie zagrażała jej najprawdopodobniej też śmierć, bo za zdradę, zwłaszcza w tym też okresie narzeczeńskim, czy po tych pierwszych części zaślubin, czy etapie zaślubin, no, oni byli już w zasadzie uznawani za pełnoprawne małżeństwo. I niedochowanie wierności w tym okresie przez kobietę no, było najczęściej karane dosyć ostro, najczęściej śmiercią. Nie wiem, czy w tamtych czasach, za czasów okupacji Rzymu, by taka egzekucja miała miejsce, ale no Maria na pewno musiała się z pewnym ostracyzmem i możliwe nawet, że z karą śmierci liczyć. Więc do takiej osoby właśnie, która przeżywa swoją tragedię, czyli do Józefa, w śnie przychodzi anioł i mówi, że to tak naprawdę właśnie jest z Boga, tak? że to, co się narodzi z Marii, jest z Ducha Świętego i nie ma wahać się, aby przyjąć Marię do siebie i przyjąć jej dziecko, nazwać go imieniem Jezus. I to wszystko tak naprawdę jest dlatego, to się wszystko dlatego dzieje, aby się wypełniło Pismo, aby się wypowiedziało słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza. Mianowicie, oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co wykłada się Bóg z nami. Więc o tym jest ten fragment. Natomiast chciałbym, żebyśmy sobie właśnie
analizując ten fragment pod kątem hebrajskiej retoryki, zwrócili uwagę, że tu są pewne idee, które ewidentnie się pojawiają właśnie w takich parach, czy pojawiają się dwukrotnie. Mamy na przykład taką informację, że Maria została znaleziona w ciąży z Ducha Świętego, zanim się zeszli, tak? Czyli że poczęła Jezusa z Ducha Świętego. Natomiast później anioł drugi raz niejako to mówi, tak? Już z ust anioła o tym się dowiadujemy, gdyż to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Więc mamy tu pierwsze jakby powtórzenie. Później mamy informację, że Maria właśnie urodzi syna i Józef ma nadać imię Jezus. I pod koniec tego całego fragmentu dokładnie to się dzieje. Tak? On bierze Marię i gdy urodziła syna, nadał mu imię Jezus. Więc widzimy, że ten temat powtórzony. Wcześniej on rozważał tą właśnie kwestię, czy powinien Marię oddalić, czy rozważał, aby właśnie ją podajemnie oddalić od siebie. Natomiast anioł mu mówi, aby tego nie czynił, ale przygarnął Marię, tak? I w 24 wersecie mamy informację, że Józef właśnie uczynił to, zrobił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przygarnął swoją żonę, tak? Czyli mamy znowu prawie, że słowo w słowo powtórzoną ideę przygarnięcia czy przyjęcia Marii przez Józefa. Więc jeżeli byśmy mieli teraz sobie spojrzeć na to jak na taką pewną uporządkowaną strukturę, to mielibyśmy ten pierwszy element, czyli informację taką ogólną odnośnie tego, że Józef chciał, że był poślubiony, chciał ją oddalić, ale w zasadzie pojawiły się nowe okoliczności, mianowicie Maria właśnie poczuła z Ducha Świętego i anioł mu powiedział, żeby ją przygarnął, tak? Natomiast A2 mówi właśnie, że zrobił dokładnie tak, jak mu rozkazał anioł i przygarnął swoją żonę. Później mamy tą informację, że urodzi syna i nada mu imię Jezus, no i przyjął ją, nie obcował z nią, dopóki nie urodziła syna i nadał mu imię Jezus. Więc niejako mamy tutaj taką budowę właśnie równoległą z akcentem w tych elementach B1, B2, czyli na nazwanie Jezusa imieniem, znaczy tego dziecka, które się urodzi, imieniem Jezus. I zostaje tutaj niejako wytłumaczone, dlaczego to dziecko ma się nazywać w taki, a nie inny sposób. Mianowicie on zbawi swój lud od jego grzechów. I to jest dosyć ciekawe, tak? Jezus zostaje nazwany dlatego, ze względu na charakter swojej misji, tak? Na charakter, dla którego przyszedł. Tak? Że przyszedł, aby zbawić ludzkość, aby zbawić swój lud. Więc tutaj w pierwszej kolejności oczywiście chodzi o naród Izraela. I miał właśnie zostać nazwany imieniem Jezus, co dosłownie można przetłumaczyć Jahwe zbawieniem, tak? Czy zbawienie pochodzi od Jahwe. Natomiast w samym centrum mamy cytat właśnie, tą informację, że to wszystko się stało, to co o czym czytamy jakby na zewnątrz, że to wszystko się stało, aby się wypełniło, co zostało zapowiedziane przez Pana, czyli przez Jahwe, za pośrednictwem proroka, i chodzi tu o Izajasza oczywiście. Oto Pan napocznie i urodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Więc jakby ciężar całego fragmentu, główny argument to, że wypełnia się Pismo. Wypełnia się to w życiu Jezusa, już na samym początku, to, co było zapowiedziane przez proroków. I chciałbym, żebyśmy sobie tutaj pewne idee, które się tutaj pojawiają, powiedzieli o ich pewnym znaczeniu, może sobie jakoś też pokazali coś więcej. Więc zacznijmy od idei poczęcia z Ducha Świętego i narodzin z dziewicy. Dlaczego Jezus musiał przyjść na świat akurat taki, a nie inny sposób? Więc na pewno przychodzi nam na myśl taka idea, że wierzono na pewno, że poczęcie takie naturalne niesie za sobą pewną ciężar
skażenia grzechem, tak? Mamy w psalmach tą ideę, że zresztą ostatnio nawet ten psalm sobie przytaczaliśmy, w grzechu poczęła mnie moja matka, nie? Więc ta idea poczęcia się w takim dosłownym wymiarze właśnie z pewnym obciążeniem grzechem. Wiemy, że Mesjasz miał właśnie zbawić od grzechu, więc sam nie mógł być tym grzechem obciążony. Ale wydaje mi się, że ta idea poczęcia się z Ducha Świętego może sięgać jeszcze w zasadzie wcześniejszej idei. Mianowicie, kiedy ktoś po raz pierwszy narodził się, czy powstał na skutek bezpośredniego działania Boga, na skutek działania Ducha Świętego, czy gdzie Duch Święty jest tak wspomniany bezpośrednio przy stworzeniu jakiegoś człowieka. Adam, nie? Na samym początku. Czyli Adam zostaje ukształtowany bezpośrednio przez Boga i zostaje tchnięty Boże tchnienie w Adama. Więc Adam, czy Chrystus niczym pierwszy Adam został stworzony bezpośrednio poprzez Ducha Świętego. Ale bardzo ciekawa rzecz też odnośnie narodzin z dziewicy. Poczynili taką obserwację ojcowie Kościoła, na przykład Ireneusz z Lyonu, którzy stwierdzili, że tak jak Adam został wzięty z nieobsiewanej ziemi, tak również Chrystus narodził się z dziewicy. I to jest dosyć ciekawa idea, ponieważ ziemia, w stosunku do ziemi są używane pewien język, jak w stosunku do idei rodzenia dzieci, tak? Mówi się o rodzeniu płodów ziemi, tak? Zresztą w jaki sposób coś może w ziemi powstać? Poprzez nasienie, tak? Więc idea nasienia, właśnie idea rodzenia, więc jakby jest pewne utożsamienie tych dwóch rzeczy ze sobą, obsiewanie i rodzenie płodów ziemi i poczęcie i rodzenie dzieci przez kobiety w Piśmie Świętym. Zresztą w naszym języku też używa się takiego określenia dziewicza ziemia. Tak, tak. Więc jakby w naszym języku też takie utożsamienie występuje. Więc tak jak Adam został wzięty z dziewiczej ziemi, tak Chrystus narodził się właśnie z dziewicy. Cudowne narodziny poprzedzone szczególną zapowiedzią w ogóle było takie dosyć charakterystycznym motywem Starego Testamentu. Więc przypominają się na pewno nam narodziny Izaaka czy Samuela, gdzie właśnie Bóg zapowiedział, że najczęściej było to poprzedzone jakimś okresem, gdzie kobieta nie mogła mieć dzieci, ale właśnie zostaje obwieszczone, że taki syn czy potomek się urodzi właśnie na skutek ingerencji samego Boga. Więc to taka właśnie pewna aluzja do tego, co się już działo wcześniej. Tak? Ale mamy tutaj jednocześnie pewną nową sytuację, ponieważ mamy tutaj osobę będącą jeszcze dziewicą. Tak? I w poczęciu i narodzeniu Jezusa Bóg sam interweniuje stwórczo. Tak? Więc powiedzieliśmy sobie, że to jest drugi jakby moment, czy druga sytuacja, w której ktoś zostaje bezpośrednio stworzony, czy powstaje, czy zapoczątkowuje się jego istnienie bezpośrednio poprzez działanie Ducha Świętego. Więc Jezus jest tym, który przychodzi z góry, od Boga, nie jest właśnie z dołu, z mocy i woli człowieka, tak? Nie jest to na skutek działań pary małżeńskiej, tak? Ludzi, ale jest to bezpośrednie działanie Boga, jest to Jego znak, szczególny znak, który On daje. I pierwotnie ten znak zapowiadany przez Izajasza był skierowany do króla Achaza, jakbyśmy sobie przytoczyli tą zapowiedź w pierwotnym jej kontekście. I odnosić się miało do czasów właśnie tego króla. Jednak król w tym czasie odmówił, nie uwierzył, i wówczas Izajasz skierował słowa do całego domu Dawidowego: Bóg da wam znak. Więc miało być to słowa skierowane do Achaza, Achaz odmówił i Dawid mówi, że to będzie znak dla całego domu Dawidowego. I choć w czasach Izajasza najprawdopodobniej ta zapowiedź właśnie, którą Bóg dał przez Izajasza, wypełniła się częściowo na synu Izajasza, to jednak prorok mówił, że on oraz jego dzieci są znakami oraz przepowiedniami,
Więc niejako jego syn był zapowiedzią właśnie tego, który miał dopiero nadejść, czyli był zapowiedzią, obrazem, typem przychodzącego w przyszłości Mesjasza. Więc znak od Boga, coś, w czym Bóg bezpośrednio działa, Chrystus przychodzi z góry, a nie z woli człowieka. Imiona Chrystusa, które tutaj są wyszczególnione, bo to jest w zasadzie w dwóch akcentach, czyli w tym akcencie w warstwie tej pierwszej, czyli w tych drugich elementach struktury równoległej, one są akcentowane i tam jest właśnie idea, że ty nazwiesz go imieniem Jezus, ponieważ on zbawi swój od grzechów. Czyli mamy tam dosłownie znaczenie Jahwe zbawieniem, czyli odnoszące się do wybawienia. A drugie, że nazwą go imieniem Emanuel, Bóg z nami. I później w zasadzie Jezus się do tej idei, że on jest tym Bogiem z nami, czy Bogiem z ludźmi, odnosi się w innych fragmentach, że gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w imię moje, tam jestem pośród nich, ale też pod koniec w Ewangelii, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Więc to nie jest tylko kwestia imienia, ale tak naprawdę ono charakteryzuje Chrystusa właśnie, kim on jest, że on jest właśnie tym Bogiem, który przychodzi z góry i jest Bogiem, który zamieszkuje pośród swojego ludu. I co ciekawe, te dwa imiona, one wydają się nawiązywać, w tym jakby Bóg, który przychodzi, aby swój lud zbawić, ale też Bóg, który przychodzi, aby zamieszkać pośród swojego ludu, być pośród ludu, nawiązuje do czasów Eksodusu, kiedy właśnie Bóg przyszedł, aby wyswobodzić naród Izraela z niewoli egipskiej, ale też pamiętamy, co na pustyni się stało. On rozkazał wybudować namiot, żeby mógł zamieszkać właśnie pośród swojego ludu. Więc wydaje się, że imiona Chrystusa, które są w tym pierwszym elemencie wyakcentowane, właśnie podkreślają, kim jest Chrystus i że dokonuje się teraz coś na miarę właśnie nowego Eksodusu. Także Bóg kolejny raz przychodzi, aby zbawić swój lud i zamieszkać pośród niego. Dobrze. Więc mamy, jeżeli chodzi o zwiastowanie anielskie i narodziny Jezusa, byśmy sobie na tym zakończyli. Pewne idee sobie tutaj podkreśliliśmy. Dlaczego Jezus się rodzi z Ducha Świętego, właśnie jego imiona, które są wyakcentowane. I to bardzo ważna idea. W środku znajduje się idea wypełnienia. Tak? To się wszystko stało, aby się wypełniło Pismo. I to, co zobaczymy w tych kolejnych elementach, czyli w tym elemencie B i elemencie A1, zobaczymy właśnie tą prawidłowość, że autor Ewangelii podkreśla nam, że to, co się tutaj dzieje, to, o czym czytamy właśnie w tych poszczególnych częściach tej relacji, to wszystko jest po to, aby się wypełniło to, co Bóg zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych i to się właśnie w tym momencie wypełnia w życiu Chrystusa. Więc przejdźmy właśnie do takiego kolejnego fragmentu, elementu B, który opowiada nam o pokłonie mędrców ze wschodu przed Jezusem w Betlejem. Znamy tą historię bardzo dobrze, dlatego też nie będziemy jej czytać. Przybywają mędrcy, szukają nowonarodzonego króla żydowskiego, trafiają do Jerozolimy. Herod prosi o informacje od liderów religijnych, żeby powiedzieli, gdzie się Mesjasz miał narodzić. Oni mówią, że Betlejem. W związku z tym wysyła właśnie mędrców do Betlejem, aby złożyli mu pokłon, a później przyszli i złożyli mu taką relację, żeby on też mógł pójść, złożyć mu pokłon, ale w końcu się dowiadujemy, że oni ostrzeżeni we śnie nie idą do Heroda po tym pokłonie złożonym Chrystusowi, ale wracają w swoje rodzinne strony. I w środku, czy znowu pojawia nam się tutaj idea, no, który werset? Oni zaś odpowiedzieli mu w Betlejemie judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. Tak? Czyli mamy, że oni to wiedzieli, ci liderzy Izraela, liderzy religijni, ponieważ wiedzieli, że to wynika z Pisma, tak? Że
Pismo się wypełni i że Chrystus, Mesjasz, będzie pochodził właśnie z Betlejem. Więc chciałbym, żebyśmy znowu sobie zobaczyli na strukturę tego całego fragmentu i zobaczyli, że faktycznie znowu cała ta struktura zmierza właśnie do tego, do tego fragmentu, do tego cytatu z Księgi Michała. To są właśnie takie idee, zakreśliłem na kolory, właśnie idee, które się powtarzają. Przybyli do Jerozolimy, a później wrócili w swoje ojczyste strony. Tu, że widzieli gwiazdę na wschodzie, która ich prowadziła, a tutaj, że znowu zobaczyli gwiazdę na wschodzie i że ona doprowadziła ich do Jezusa. I przyszli oni złożyć Chrystusowi pokłon, więc był jakby cel, a tutaj realizacja tego celu, kiedy złożyli już mu pokłon pod koniec, nie? No i informacja właśnie, gdzie się też Chrystus miał narodzić, że miał się narodzić w Betlejem, najpierw, która pochodzi jakby z ta informacja z ust liderów żydowskich, a później sam Herod mówi to samo do mędrców, że mają właśnie do Betlejem pójść, bo tam się narodzi Mesjasz. Więc jakby pierwsze elementy, jakby pierwsza warstwa, elementy, które mówią o wędrówce mędrców, tak? Oni przybywają do Jerozolimy ze wschodu. Na dole idea, czy myśl, że wracają z powrotem do siebie. Czyli przybyli ze wschodu, a tutaj jest informacja o ich powrocie w ich stronę, na wschód. Później pytanie, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ponieważ zobaczyli gwiazdę na wschodzie i przyszli mu złożyć pokłon, a na dole mamy gwiazda ich prowadziła, doszli do domu, w którym znajdowało się dziecko i złożyli mu pokłon, składając jednocześnie też w darze mirę, kadzidło i złoto. Później w kolejnej warstwie pytanie Heroda, czy reakcja Heroda na to, co się dzieje, no i zgromadzenie arcykapłanów oraz nauczycieli ludu, aby się zapytać właśnie, gdzie narodził się Chrystus, i oni odpowiadają w Betlejem. No i po czym Herod przywołuje już nie liderów tam żydowskich, ale przywołuje magów, czyli tych mędrców ze wschodu, i mówi im: idźcie do Betlejem, abyście oddali mu tam pokłon, a później przyjdźcie i powiedzcie mi, gdzie on jest. No i w samym centrum mamy, bo tak zostało napisane przez proroka: Ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy pośród książąt z Judy. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie pas mój lud Izrael. I to jest cytat z 5 rozdziału księgi Michała. Ale chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli do księgi Michała właśnie i zobaczyli, w jakim kontekście ten fragment został w ogóle napisany, tak? Bo ostatnim razem, jak mieliśmy nasze spotkanie, ja zwracałem uwagę, że bardzo często autorzy Pisma Świętego, przytaczając konkretny cytat, mają na myśli troszeczkę więcej niż tylko przytoczone te słowa, które cytują, ale jakby wymagają od czytelników, aby pamiętali, w jakim kontekście te słowa były zapowiedziane. I kiedy zajrzelibyśmy do tego cytatu z Księgi Michała, to okazuje się, że Michał zapowiada przyjście tego przyszłego króla w czasie, kiedy naród Izraela ma pójść do niewoli babilońskiej. Czyli w momencie, kiedy ma się rozpocząć kara, sąd dla Izraela z powodu ich niewierności, z powodu ich grzechu, i mają zostać w wersecie na przykład 10 mamy informację, że pójdziesz do Babilonu, tak, że pójdziecie na wygnanie, ale będziesz stamtąd wyratowana. Czyli Bóg zapowiada przez Michała jednocześnie, oprócz tego, że będzie sąd, Bóg kiedyś dokona ratunku, tak, z tej niewoli. Bóg ich zbierze na nowo, zgromadzi to, co rozproszone, i stworzy na nowo potężny naród. I przyjdzie do niej panowanie jak dawniej. Czyli mamy tutaj właśnie też ideę, że w tym czasie Izrael utracił królestwo. Tak? Od tego czasu już nie był królestwem, nie mieli już króla, ale jednocześnie Bóg zapowiada, że nadejdzie dzień, kiedy taki król
się pojawi. Więc pamiętamy, jaki był akcent w rodowodzie, że od uprowadzenia do babilońskiego do Mesjasza 14 pokoleń. Więc tam jakby taka jest ta myśl tak naprawdę zarysowana, dokładnie to, co tu się dzieje w tym centralnym akcencie tego fragmentu. Także mieli zostać uprowadzeni do Babilonu, ale mieli oczekiwać tego, którego Bóg pośle, który narodzi się z Betlejem i będzie właśnie pas. I to znowu ta idea pasterza, nie? On będzie pasł, będzie stał mocno pas w mocy Pana, w chwale imienia Pana swojego Boga. Więc znowu Mesjasz jako pasterz nad Izraelem z woli Bożej. Nie? Więc mamy ideę powrotu z Babilonu, ale w oczekiwaniu na przyszłego króla. Więc cytat z księgi Michała zapowiada czas odnowy po okresie niewoli babilońskiej oraz wskazuje na przywrócenie Królestwa Izraela i nadejście przyszłego króla, czyli tego pasterza Izraela i to przyjście z niego z Betlejem. Powiedzieliśmy sobie, że Jezus jakby z rodowodu wynika, że ma być tym nowym Dawidem. Natomiast gdzie on się tutaj rodzi? On się rodzi w mieście Dawida. W mieście Betlejem, tam gdzie skąd pochodził właśnie Dawid. Więc na różne sposoby ewangelista Mateusz pokazuje nam, rodzi się właśnie ten pasterz na wzór Dawida. Ten nowy Dawid, który będzie pasł Izrael w mocy Pana. No, powiem tak, że bardzo często interpretuje się, że chodzi o Marię, tak, że Marię jako dziewica, która miała porodzić. Natomiast tutaj chyba jednak kontekst mówi o Izraelu jako tej, która doświadcza bólów porodowych właśnie ze względu na to, że ma zostać uprowadzona, doświadczyć czasu okresu niewoli. Więc tutaj jest wręcz dosłownie powiedziane, czemu krzyczysz niczym rodząca w bólu, córo syjońska, jak rodząca. Więc oni jakby doświadczają, ale jakby efektem tego wszystkiego na samym końcu będzie przyjście Mesjasza i doświadczenie pewnej ulgi, nie? Czasów pokoju za czasów Mesjasza. Okej. Kolejny motyw, który się pojawia właśnie w tym fragmencie o mędrcach, to jest gwiazda i pokłon samych mędrców właśnie ze wschodu. Więc motyw gwiazdy wydaje się nawiązywać do mesjańskiego proroctwa, które jest opisane w czwartej księdze Mojżeszowej, księdze liczb, a które zostaje wypowiedziane przez pogańskiego proroka Balaama. Więc mamy tutaj taką ideę, że Mesjasz właśnie tutaj, tak jak wtedy poganinowi został niejako objawiony, tak, że przyjdzie taki Mesjasz, który będzie panował nad Izraelem, to w tym momencie to pierwsi przychodzą właśnie mędrcy ze wschodu, aby oddać pokłon nowonarodzonemu królowi żydowskiego. Więc Mesjasz również tutaj zostaje objawiony właśnie poganom. Kiedyś nawet trafiłem na takie opracowanie, które próbowało zestawić te dwie historie właśnie, co tam się dzieje w tym 24 rozdziale Księgi Liczb, czyli w kontekście tych wydarzeń związanych z prorokiem Bileamem i porównać to z tym, co się dzieje właśnie w tym fragmencie z mędrcami ze wschodu i ktoś zauważył, że tam jest też bardzo dużo zbieżności, więc ewidentnie jakby autor przez tą historię stara się do tej historii z Balaamem nawiązać. Więc Mesjasz, Jezus jest tym Mesjaszem, tą gwiazdą z Dawida, która się miała gwiazdą z Jakuba, która się miała przyjść. No i jest tym królem wszystkich narodów, który zapowiadał, zapowiedź mamy w 49 rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 10, że z Judy przyjdzie władca, któremu będą posłuszne narody. No i mamy tutaj reprezentantów narodów, którzy przychodzą, aby uniżyć się i oddać pokłon właśnie temu królowi, nowo narodzonemu królowi żydowskiego, który przyszedł na świat.
Więc tutaj jest fragment właśnie z Księgi Liczb o tym proroctwie, że wzejdzie gwiazda z Jakuba. Opis gwiazdy, tak, bo w takich opracowaniach naukowych bardzo często próbują dojść do tego, o jaką gwiazdę chodziło. Tak? Czy jakaś kometa to była, czy jeszcze coś innego, czy jakaś gwiazda, no, jakiś wybuch gwiazdy. I się sprzeczają, o jaką gwiazdę mogło chodzić. Natomiast ewidentnie opis tego, co tutaj mamy, nie pasuje do takiej gwiazdy sensu stricte, jak my rozumiemy gwiazdę jako ciało fizyczne, ale raczej jako pewną światłość na niebie. I w zasadzie te słowo w Grece podobno można po prostu przetłumaczyć jako światłość na niebie, które najczęściej oznacza po prostu gwiazdę. Natomiast to, jak ten obiekt się zachowywał, kompletnie nie pasuje do opisu gwiazdy w sensie takiej, jak my rozumiemy, tak? I bardziej ta światłość przypomina o chwale pańskiej, która prowadziła Izraelitów przez pustynię do ziemi obiecanej, tak? Więc to jakby przypominało o tej obecności, która prowadziła Izraelitów do Kanaanu, tak? I fragment opisujący pokon i złożenie darów wydaje się też nawiązywać do psalmu 72 oraz księgi Izajasza, takich dwóch fragmentów, ale chciałbym przynajmniej jeden przytoczyć, mianowicie z rozdziału 61-6, przeczytam go. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą i pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Wtedy widząc to, rozpromienisz się radością i Twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku Tobie, mienie narodu Tobie przypadnie. Gromady wielbłądów zarają się, młode wielbłądy Midianitów i Efy przyjdą. Wszyscy przyjdą z Saby, przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana. Więc widzimy tutaj pewne elementy, które się jakby pojawiają w tej relacji o złożeniu pokłonu przez mędrców. Więc mamy w ogóle ideę, że przyjdą jacyś poganie, tak? Przyniosą dary i są tu nawet wyszczególnione, że przyniosą złoto i kadzidło. I przyjdą właśnie do chwały Pańskiej, tak? Że chwała Pańska rozbłyśnie i przyjdą właśnie do światłości. Więc oni są prowadzeni przez jakąś światłość, idą w jakimś kierunku i przychodzą ostatecznie właśnie do Jezusa, aby złożyć pokłon. Więc ten opis bardzo tutaj ewidentnie pasuje do tej sceny, którą omawiamy sobie. Natomiast Izajasz w tym fragmencie mówi, to jest jedna w zasadzie z pieśni o słudze pańskim. Z tym, więc ten fragment o tym, że ci poganie przyjdą, dotyczy właśnie sługi pańskiego, że przyjdą do sługi pańskiego, aby złożyć mu pokłon. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie tego sługę pańskiego w księdze Izajasza, to pojawia się nam pewien problem. Nie wiem, czy ilu z was zgłębiało ten temat w księdze Izajasza, natomiast Izajasz w tych pieśniach o słudze pańskim wydaje się czynić taką dziwną rzecz. Mianowicie raz pisząc o słudze pańskim, pisze jako o Izraelu, jako o narodzie Izraela, jako tych, którzy będą światłością dla świata, w sensie dla innych narodów i oni przyprowadzą innych do Boga. A w innym miejscu, w innych miejscach Izajasz ewidentnie pisze o słudze pańskim jako o jednostce, o jakimś jednej osobie, która wręcz reprezentuje naród, umiera za niego i tak dalej, i tak dalej. Nie? I momentami nawet ciężko powiedzieć, czy w danym fragmencie Izajasz mówi o słudze w sensie jednostki, czy mówi o reszcie w sensie o całym narodzie. Nie? I to jest ciekawe, bo ten fragment tutaj w zasadzie raczej kontekst mówi o narodzie, o tym, że kiedy Izrael będzie wywyższony, inne narody przyjdą, aby wywyższonemu Izraelowi oddać pokłon. Natomiast tutaj mamy raczej Chrystusa, tak, do którego przychodzą reprezentanci narodu, aby złożyć Jemu pokłon. Więc niejako Jezus tutaj jest
stanowi reprezentanta, jest reprezentantem swojego narodu, ucieleśnieniem swojego narodu i te proroctwo częściowo się właśnie na nim tutaj wypełnia, a z kolei ci mędrcy ze wschodu stanowią reprezentantów przyszłych narodów, które przyjdą Izraelowi złożyć pokłon. Nie? I to jest dosyć częsty motyw, który się nam pojawi za chwileczkę w Ewangelii Mateusza, mianowicie ucieleśnienie tak naprawdę Jezusa, czy utożsamienie Jezusa, Mesjasza, z narodem. Będziemy mieć zacytowane na przykład fragmenty, które ewidentnie mówią właśnie o narodzie, tak jak tutaj, ale będą użyte w stosunku do Chrystusa, ponieważ Chrystusie niejako naród, Chrystus jest reprezentantem, ucieleśnieniem narodu i w nim wypełniają się właśnie, wypełnia się powołanie, które było dane dla narodu. Tak? Wiemy, że naród Izraela nie wypełnił powołania, jakie Bóg mu dał, że będzie właśnie światłością dla narodów, dla świata, ale Chrystus, kiedy przychodzi, jest reprezentantem swojego narodu, który wypełnia właśnie to powołanie. I później to się nie kończy na Chrystusie. Od Niego jakby się zaczyna wypełnienie tego powołania, natomiast będziemy mieć później też ideę właśnie tego zgromadzenia, tego nowego Izraela, które jakby powstaje na skutek działalności Chrystusa, który właśnie idzie tą samą drogą, którą kroczy Chrystus, więc to, o czym sobie tutaj mówimy cały czas, omawiając Ewangelię Mateusza. I na przykład w Kazaniu na Górze, co Jezus mówi swoim uczniom? Wy jesteście światłością świata, więc to powołanie Izraela najpierw się wypełnia w Chrystusie, jako reprezentancie narodu, ale tak naprawdę wypełnia się również w tych, którzy później za Nim postanawiają pójść, tak? Naśladując Go w jego postawie, w jego drodze. Więc mamy pokłon mędrców, który skupia się znowu, jeżeli chodzi o sam fragment, na wypełnieniu się pism, że przyszedł ten, którego zapowiadali prorocy, przyszedł ten nowy Dawid, nowy ten pasterz nad Izraelem. I teraz przejdźmy do ostatniego elementu z tego całego fragmentu B2, czyli tej księgi narodzin. Spisek Heroda i próba uśmiercenia Chrystusa. Więc mamy tutaj informację, że po odejściu mędrców, po odejściu magów, Józef znowu ma sen. Tak? Czyli mieliśmy tu Józefa, który miał już wcześniej sen dotyczący przyjęcia Marii, tak? Przyjęcia dziecka, nazwania go Jezus i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu mamy kolejną scenę z Józefem właśnie, który ma sen i jest tutaj z kolei ostrzeżone właśnie przez anioła, że ma wziąć dziecko, ma wziąć jego matkę i uciekać do Egiptu i pozostać tam tak długo, aż nie umrą ci, którzy nastają na życie dziecka. Tak? Ponieważ Herod postanawia właśnie dziecko Marii zabić, Pana Jezusa zabić. No i mamy też informację, że Herod faktycznie knuje taki spisek, postanawia, że wymordować wszystkie dzieci w Betlejem i w całej okolicy. A później mamy informację o śmierci Heroda. No i znowu o śnie Józefa, że w tym śnie anioł zwraca się do Józefa, że ma z powrotem wracać do ziemi izraelskiej. I to w zasadzie możemy właśnie podzielić na takie trzy części. Tak? Sen Józefa odnośnie ucieczki, później całą rzeź niewiniątek i informacje o powrocie świętej rodziny do ziemi Izraela. Jeżeli byśmy tak sobie to zaczęli studiować i przypominać jednak, zestawiać to z pewnymi historiami, o których czytaliśmy wcześniej w Piśmie Świętym, to okazuje się, że występuje tu naprawdę bardzo, bardzo dużo motywów, które nawiązują do czasów z życia Mojżesza, z czasów Eksodusu, więc mamy tutaj na przykład właśnie przybycie do Egiptu, czyli idea pójścia do Egiptu i powrotu do ziemi Izraela, no, co wiemy się wydarzyło z rodziną Jakuba, tak, że zamieszkali żeby ratować jakby się od głodu, zamieszkali w Egipcie, ale ostatecznie Bóg ich
Bóg im umożliwił powrót do ziemi Kanaan. Tak? Mamy informację o złym władcy. Tak? W czasach Mojżesza był to Faraon, tutaj mamy Heroda. Mieliśmy o obawach władcy wtedy, że on się bał w zasadzie, że ci Izraelici najprawdopodobniej będzie ich już tak dużo, że oni przejmą władzę tam w tym Egipcie i będą zagrożeniem dla Egipcjan. A tutaj też mamy obawy władcy, że no, przyszedł jakiś król, któremu może tą władzę odebrać. Nie? Mamy informacje o doradcach. Tak? W tamtym czasie byli to jacyś magowie egipscy, ale tutaj o dziwo przy tym złym władcy no, są liderzy żydowscy. Tak? I to liderzy religijni, więc takie zestawienie liderów religijnych właśnie w towarzystwie takiej osoby jak Herod, no to już gdzieś sytuuje właśnie liderów żydowskich, po jakiej stronie oni będą stać w tej całej Ewangelii, tak? Z jakimi postawami będziemy mogli się tutaj, jeżeli chodzi o nich, z jakimi ich postawami będziemy mogli się zderzyć właśnie w tej Ewangelii. Więc niekoniecznie będzie to stanie po właściwej stronie, tak? Mamy informacje o ucieczce z kraju, w celu właśnie ratowania życia. Mamy informację o mordowaniu małych dzieci, jak za czasów Mojżesza, który zostaje tam wyratowany przez swoich rodziców. Mamy właśnie też informację o ratunku od śmierci w okresie dzieciństwa. A nawet mamy też taką informację o śmierci władcy oraz powrót do kraju. Może ktoś otworzyć Księgę Wyjścia na 4 rozdziale? Chciałbym nawet pokazać, że poprzez użyte słownictwo, tak, wręcz jest to takie dosyć mocno uderzające te podobieństwo tego, co dzieje się tutaj w stosunku do tego, co działo się w życiu Mojżesza. Jakbyś mógł, Krzysiu, przeczytać. I rzekł Pan do Mojżesza w ziemi Midianitów. Idź, wróć do Egiptu, bo zmarli wszyscy mężowie, którzy czyhali na Twoje życie. Wziął tedy Mojżesz swą żonę, swoich synów, wsadził ich na osła i wrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. Okej. Okay. Czyli ewidentnie nawet te słownictwo, to i weź, idź, ponieważ umarli ci, którzy nastawali na życie. Więc wręcz dosłowne przytoczenie pewnych słów z czasów, czy z życia właśnie Mojżesza. Więc ewidentnie poprzez ten fragment Mateusz stara się nam zestawić znowu jakby dwie postacie. Wcześniej mieliśmy jakby zestawienie Jezusa z Dawidem, tak, że Jezus jako ten nowy Dawid. Natomiast w tym fragmencie mamy ewidentnie Jezusa pokazanego jakby w roli nowego Mojżesza, że w nim wypełniają się pewne podobne rzeczy, czy mają miejsce bardzo podobne rzeczy, co w życiu Mojżesza. Więc Jezus jest kimś niejako do Mojżesza podobny. Tak? I to z kolei nie jest tak zupełnie przypadkowe, że Mateusz czyni właśnie tego typu grę i przytacza nam akurat tego typu sceny z życia Pana Jezusa, które są do życia Mojżesza podobne. A to dlatego, że w czasach Pana Jezusa, jak również wcześniej, Izrael czekał właśnie na proroka podobnego do Mojżesza, proroka, który będzie na wzór Mojżesza. Więc można powiedzieć, że to miał być taki eschatologiczny prorok, ponieważ on miał się pojawić na końcu czasów, aby właśnie wprowadzić Izrael do nowego wieku. Tak? Czyli ze starego wieku, który jest przepełniony złem, grzechem, niesprawiedliwością, śmiercią i tak dalej. I miał poprowadzić Izrael do wejścia właśnie do tej ziemi obiecanej, ale w takim wymiarze już ostatecznym, do tej odnowionej ziemi przez Boga. I to było związane z zapowiedzią samego Mojżesza, że Bóg pośle proroka spośród braci, czyli spośród narodu Izraela, podobnego właśnie do niego. I sama cała księga powtórzonego prawa kończy się takim stwierdzeniem, że nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, a nierówny we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju, a nierówny mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela. Więc to oczekiwanie na tego proroka
było bardzo silne właśnie w czasach, Pana Jezusa. To w Ewangelii chyba Jana najbardziej jest zarysowana. Natomiast oni wierzyli, że taki prorok przyjdzie. I przez taki opis, który przed chwilą sobie omówiliśmy, no Mateusz daje bardzo wyraźny sygnał. Ten prorok właśnie przyszedł. Tym prorokiem podobnym do Mojżesza jest właśnie Chrystus, jest właśnie sam Jezus, o którym będziemy tutaj czytać właśnie w tej Mateuszowej relacji. Tak? Więc Ewangelia Mateusza używa licznych motywów nawiązujących do Eksodusu i kazuje Pana Jezusa jako eschatologicznego proroka, czyli nowego Mojżesza, który jednocześnie jest kimś większym niż Mojżesz, że jest samym Bogiem Jahwe w ciele. A to zaraz też sobie zobaczymy. I tu chciałbym teraz strukturę wam pokazać tego całego fragmentu. To jest taka dla mnie bardzo ewidentna struktura, jeżeli chodzi o strukturę równoległą rozdzieloną. Więc po jednej stronie będziemy mieć informacje o śnie skierowanym przez anioła do Józefa, informację, że ma uciekać do Egiptu. A po drugiej stronie będzie znowu sen Józefa, czyli informacje skierowane do anioła, że mają wracać z powrotem do ziemi izraelskiej. Więc sprawdźmy, czy te idee się tam powtarzają w tej samej kolejności. Więc mamy informację, że anioł pański ukazał się w śnie Józefowi i powiedział coś. A tutaj mamy informację, że anioł pana ukazał się we śnie Józefowi powtórnie, tym razem w Egipcie, i powiedział coś. Tak? Wstań, weź dziecko oraz jego matkę, uciekaj do Egiptu i bądź tam, dopóki ci nie powiem, bo Herod będzie szukał dziecka, aby je zgładzić. A po tej stronie? Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi izraelskiej. Nie żyją już bowiem ci, którzy szukali duszy tego dziecka. I później informacja o tym, że Józef zrobił to, co anioł mu nakazał. Tak? Wstał, wziął matkę i udał się do Egiptu, a tu wstał, wziął i poszedł do ziemi izraelskiej. Więc widzimy ewidentne powtórzenia. Tak? Przebywał tam aż do zgonu Heroda, więc jakby jego działanie było uwarunkowane stanem, czy kto panował, tak? A i przybywał właśnie tam do śmierci Heroda. Natomiast tutaj mamy informację, że nie udał się do ziemi izraelskiej z powodu tego, że po Herodzie panował jego syn Archelaos, który również jakby zagrażał, tak? Ich życiu. Nie? Więc w związku z tym Józef udał się w okolice Galilei. I tutaj mamy informację w tym elemencie E1, że to się wszystko stało, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez Pana, przez proroka zapowiadającego: z Egiptu wezwałem mojego syna. A po drugiej stronie mamy: po przyjściu osiedlił się w mieście zwanym Nazaret i w ten sposób wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazwany Nazarejczykiem. Więc znowu w tych elementach najbardziej akcentowanych mamy ideę wypełnienia się pism, wypełnienia się planu Bożego, wypełnienia się tego, co zapowiadali Boży prorocy. Więc chciałbym, żebyśmy znowu sobie te dwa fragmenty akcentowane tutaj omówili. Więc są to, jak powiedziałem, cytaty, a przynajmniej nawiązania do cytatów ze Starego Testamentu, zapowiedzi ze Starego Testamentu. I jeżeli chodzi o ten cytat pierwszy, o tym wezwałem z Egiptu mojego syna, to dotyczył on w pierwotnym kontekście narodu Izraela. Czyli to, co mówiliśmy sobie wcześniej, że tak jak Izajasz bardzo często utożsamia sługę czy zestawia właśnie sługę w wymiarze jednostkowym z całym narodem i na odwrót, to Mateusz, cytując pewne fragmenty, właśnie pokazuje, że Chrystus niejako ucieleśnia naród, tak? Że jest reprezentantem i ucieleśnia naród, i w jego życiu niejako ta historia narodu na nowo się wypełnia. Więc tak jak Izrael został wyprowadzony z Egiptu, tak w Chrystusie jako reprezentancie tego narodu wypełnia się na nowo historia i on również zostaje przychodzi z Egiptu. Więc w nim dokonuje się niejako pewien jakiś nowy Eksodus, taka
aluzja, że ma miejsce coś nowego na wzór tego starego Eksodusu. W przypadku drugiej zapowiedzi będzie nazwany Nazarejczykiem. To nie znajdujemy takiego jednoznacznego tekstu Starego Testamentu, który właśnie odnosiłby się do tej kwestii, że będzie pochodził z Nazaretu, że będzie ktoś go nazywał Nazarejczykiem. Dlatego w literaturze znajdziemy takie proponowane rozwiązania, o czym tak naprawdę, do czego nawiązuje tutaj ewangelista. Po pierwsze, sugeruje się, że być może nawiązywał do Nazirejczyka, że to były osoby, które w sposób szczególnie były poświęcone Panu przez ślub Nazireatu, a Mesjasz jest właśnie takim kimś, kto jest szczególnie poświęconym Bogu, szczególnie wypełniającym właśnie Jego wolę, czyli Jego życie jest jakby ukierunkowane na wypełnienie woli Bożej. Druga sugestia, czy drugie rozwiązanie to, że Nazaret był w tym czasie pogardzanym miastem, a właśnie w księgach prorockich, na przykład w Psalmie 22 czy w Izajaszu 53 jest ukazana właśnie pewna osoba, cierpiący sługa, który będzie odrzucony przez naród, więc to, że będzie odrzucony, jakby zestawia się z tym, że Nazaret już sam w sobie był pogardzanym miastem, tak? Więc to tak jak dzisiaj nasz Wąchoc, tak? Jak ktoś pochodzi z Wąchocka, to tak bardzo często się pogarda, z Wąchocka. Albo z Sosnowca. To może bliżej nas, to faktycznie. Widzicie. Ci, co pochodzą z pogardzanych miast, niekoniecznie tutaj źle kończą. Znaczy, źle to o nich świadczy. Okej. Okay. No i takie trzecie rozwiązanie, do którego ja się osobiście przychylam, że Mateusz czyni tu pewną grę słów. Mianowicie nazwa miasta Nazaret, czyli hebrajskie Natseret, nawiązuje brzmieniowo do tytułu Mesjasza jako gałązki, gałęzi, hebrajskie Netzer, z pnia Isajego, z Izajasza 11:1 i podobne też znaczeniowo słowo również użyte są w innych miejscach w odniesieniu do Mesjasza, czyli gałąź, odrośl i on właśnie będzie tą gałęzią Dawidową, gałęzią, która będzie panowała nad Izraelem. Więc te... No właśnie niektórzy uważają, że w ogóle ta nazwa Nazaret właśnie się wzięło od tego słowa Netzer. Tak, tak, dokładnie, od słowa odrość czy gałązka. Więc tutaj by była pewna gra słów, ale nawiązująca przede wszystkim w pierwszej kolejności do tego proroctwa z Księgi Izajasza 11:1, właśnie, że wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości. Więc tu jest mowa o Mesjaszu, ale znowu chciałbym przytoczyć pewien kontekst, ponieważ jakbyśmy czytali dalej, najpierw jest o Mesjaszu, później o tym jego królestwie, które będzie, jak będzie wyglądało jego królestwo, że tam będzie jakby przepełnione pokojem, tak, że nie będzie wrogości nawet w świecie zwierząt i tak dalej, to od 10 wersetu jest mowa o tym, że w tym czasie, że w owym dniu narody będą szukać korzenia Isajego, który załopoczy jako sztandar dla ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, z Patros i Etiopii, Elamu, Shinaru i Hamatu i z wysp nadmorza. Więc idea znowu zgromadzenia z jakichś miejsc odległych, z miejsc rozproszenia, z ziem niewoli. I jest mowa o tym, że Bóg wyniesie narodom sztandar, więc tu jest mowa o tym korzeniu, tak? I zbierze wygnańcie z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni. Ale tutaj w tym wersecie od tego 15. I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia i wywinie swoją rękę nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na 7 strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić. I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka jak Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. Czyli mamy
zapowiedź właśnie pewnego nowego Eksodusu za czasów Mesjasza, kiedy Bóg uczyni właśnie coś na miarę tego, co kiedyś. I tu jest mowa o czymś takim, i będzie droga bita dla resztki jego ludu. I wiecie co, możemy oczywiście odczytać to bardzo literalnie. Tak, że gdzieś tam Bóg osuszy faktycznie rzekę Eufrat i oni zostaną zgromadzeni w takim wymiarze fizycznym. Ale za chwilę będziemy czytać inny fragment o drodze. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Jakbyśmy przeczytali tam dalej, to jest mowa o jakimś obniżeniu pagórków, że wszystko zostanie wyrównane, a wiemy, że nie takie jest przesłanie i tego, to, co się dzieje w tym fragmencie z Janem Chrzcicielem, który właśnie mówi. Mówi to w kontekście bardziej duchowym, tak? Więc moja sugestia jest taka. Pierwsza rzecz, że poprzez przytoczenie tej idei, że będzie nazwany Nazarejczykiem, Mateusz czyni aluzję właśnie do tego proroctwa z Księgi Izajasza zapowiadającego Mesjasza. Natomiast te proroctwo w swym kontekście właśnie mówi o przyszłym Eksodusie, który wydarzy się w czasach, kiedy on przyjdzie. I jest tu pewne odniesienie do, że ukaże się pewna droga dla ludu, a którą właśnie przyjdą na nowo właśnie z tej niewoli. Ale właśnie raczej bym odczytywał ten opis jako pewien obraz duchowej niewoli, że oni przyjdą z tych wszystkich miejsc, ale tak naprawdę chodzi o duchową niewolę, czyli niewolę grzechu, w której się znaleźli, a która reprezentowana była przez te wszystkie światowe mocarstwa, jak Asyria, Egipt i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj właśnie zapowiedź nowego Eksodusu, znowu patrząc w kontekście cytatu. No i ostatecznie mamy rzeź niewiniątek, tak? Czyli rzeź dzieci w Betlejem. I tutaj znowu w centrum, czy w elemencie akcentowanym, mamy informację w wersecie 17, że do tego wszystkiego doszło, aby znowu się wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Usłyszano głos w Rama, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie chce dać się pocieszyć, bo już ich nie ma. Powiedzcie, ilu z was kiedykolwiek po przeczytaniu tego fragmentu zajrzało, w jakim kontekście pierwotnie ten cytat się znajdował? Jaki fragment? Z jakiego fragmentu pochodzi? Z Jeremiasza, ale o czym ten fragment cały mówi? No tak, tak, ale w kontekście czego? Dobra, ja chciałbym, żebyśmy znowu właśnie kontekst z Księgi Jeremiasza. Ten cytat, to jest taki... Gromadzenie Izraela z niewoli. Z niewoli, tak. I to jest zapowiedź tak naprawdę przyjścia nowego przymierza. Więc z jednej strony jest tam tak naprawdę informacja właśnie znowu o pójściu do Babilonu, pójściu do niewoli babilońskiej, ale to jest fragment chyba, który dawał największą nadzieję właśnie w okresie babilońskiej niewoli, ponieważ właśnie w tym fragmencie Bóg zapowiada, że dokona pewnego nowego dzieła, właśnie nowego Eksodusu. Tak mówi Pan. No, przeczytajmy chociaż wyrywkowo niektóre te fragmenty. Tak mówi Pan. Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. I później mamy tę ideę, że Pan wybawił lud, że sprowadzi ich z ziemi północnej, zgromadzi ich z krańców ziemi, czyli zgromadzi ich właśnie z tej niewoli babilońskiej, poprowadzi ich i zawiedzie do strumieni wód drogą prostą. Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. I to później jeszcze werset 16. Tak mówi Pan, powstrzymuj swój głos od płaczu. Czyli ten fragment to jest bezpośrednio po wersecie 15. 15 to jest płacz lamentacji. Płacz, że płacze Rachela nad swoimi dziećmi, jako matka narodu, nad tymi, którzy zostali uprowadzeni do narodu, do niewoli babilońskiej, więc nie ma ich już w ziemi.
Ale werset 16 mówi: powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan. Wrócą z ziemi wroga i wrócą synowie do swoich siedzib. Więc nie martw się, nadejdzie nowy eksodus, wrócą powtórnie do swojej ziemi. Ale potem zapowiada Bóg coś właśnie szczególnego. Że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Odpuszczę bowiem ich winę, a grzechu ich nigdy nie wspomnę. Więc to, co czyni tutaj ewangelista, to w samym centrum tych różnych historii, bardzo, bardzo mocno nawiązujących do wydarzeń Eksodusu, umieszcza jeszcze dodatkowo cytat z Księgi Ozeasza, który mówi wprost o wyjściu Izraela z niewoli egipskiej i odnosi go do Mesjasza, do Chrystusa, więc niejako mówi, że dzieje się coś na wzór tego, co oni doświadczyli. I pozostałe cytaty w swych szerszych kontekstach zapowiadają właśnie okres przyszłego wyzwolenia, używając słownictwa nawiązującego do pierwszego Eksodusu. Czyli poprzez te fragmenty ponownie ewangelista mówi coś takiego: czas się wypełnił, nadeszły czasy nowego Eksodusu właśnie w Chrystusie, w tym nowym Mojżeszu. I on jest właśnie tym Bogiem z nami. Tam? Ten, który przychodzi, bo ten cytat z Księgi Jeremiasza też właśnie mówi o Bogu, który przychodzi i który wybawia swój lud od grzechów. I to jest niejako w tej parze do tego fragmentu z tym zapowiedzią narodzin Jezusa, że zostanie nazwany Jezus, czyli Jahwe, który zbawi swój lud od grzechów i będzie Bogiem z nami. A cytat z Księgi Jeremiasza właśnie mówi o momencie, kiedy Bóg przychodzi i Bóg wybawia właśnie swój lud od grzechu. Więc czas nowego Eksodusu nadszedł. Tu jeszcze takie zestawienie przygotowałem, jakby takich idei, dlaczego te fragmenty, element A z elementem A został sparowany, czyli ten element zapowiedzi narodzin Chrystusa Józefowi, a później ten cały opis ucieczki do Egiptu i ich powrotu z ziemi egipskiej do Izraela. Więc to już zostawię, może nie będę wszystkiego czytał. Natomiast to, co jakby chciałbym szczególnie wyakcentować, to właśnie to znaczenie imion, to co powiedziałem de facto. Znaczenie imion Jezusa i Emanuela odnosi się bardzo stricte do tego, co Bóg zapowiadał właśnie w księgach proroków odnośnie nowego Eksodusu, że przyjdzie i że wybawi swój lud od grzechów. A te elementy, które właśnie są najbardziej akcentowane w elemencie A, elemencie A1, to elemencie A odnośnie Emanuela, że cytat od proroka mówiący o narodzinach dziecka właśnie z dziewicy, czyli niewątpliwie rzecz radosna, niewątpliwie właśnie znak, tak, ale narodziny. Natomiast tutaj cytat z proroka mówiący o smutku matki z powodu śmierci dzieci. Ale tak naprawdę w tym kontekście te dwa fragmenty mówią o nadziei. Nadziei, która przychodzi właśnie w tym, który się narodził, tym nowonarodzonym królu żydowskim, o którym czytamy, a którym jest Jezus Chrystus. Więc myślę, że zrobimy sobie teraz przerwę.